Chciałem swój głos oddać się sołtysowi z Osiemnego. Bardzo proszę panie sołtysie. Panie przewodniczący, panie burmistrzowie, szanowna rado. Bardzo jest nam przykro, że podjęliśmy takie decyzje, ponieważ ta szkoła na tej wsi to jest jedynym miejscem kultury, nie? A nie jest to mała wieś, przede wszystkim to jest duża wieś rozwijająca się wieś. Dzieci jest prawie po 100. No naprawdę, to nie jest, że tam jest 20 dzieci. Jeśli zrobiło, to już człowiek on jakoś nie ten. Także myślę, że te oszczędności z przeniesieniem tej szkoły nie są takie duże oszczędności w ogóle. Jak to się wylicza, trzeba autobusy. Trzeba za każdym dzieckiem krzesełko. Wszystko musi za każdym dzieckiem tak samo jak i tutaj. Jeśli to 1-3 zostanie, szkołę trzeba tak samo odpalać, nie? To jest to właśnie nic nie zmniejszające. Sprzątanie tak samo, no myślę, że naprawdę to jest. Dodatkowe kraty będą, bo po prostu te oszczędności to nie są takie duże, jak to są wyliczone. Poza tym, no jeszcze mam taką sprawę do państwa radnych tutaj. Jest po tej małej części tak nieszczęść to Polskę, bo bardzo przykro, naprawdę, żeby to wszystko sprzedane już prawie jest w tej Polsce, żeby jeszcze te szkoły poszły, nie wiem, mało to jest naprawdę już szkoda mówić. Przeważnie wiadomo, że rzeczy na dzieciach się nie da zarobić. Nie? To jest taka instytucja, która no, trzeba do tej dokładać. Tak samo jak w każdej rodzinie naszej, nie? Mamy dzieci. Człowiek podejmuje sobie, bo wiadomo, że chciałby mieć ładny dom, ani samochód. Ale po prostu to dla dzieci wszystko. Powinna gmina się zachować w sytuacji jak rodzina. No myślę, że naprawdę to jest zła decyzja i wszyscy rodzice też są ze mną. Na wsi naprawdę jest, wszystko jest daleko. Do miasta to jest daleko, wszędzie jest daleko. Jeszcze do szkoły ostatnio zabiorę to koniec, bo zaorać to wielko po prostu i to będzie wszystko. Dziękuję bardzo. Może ktoś jeszcze z rodziców może mi powiedzieć? Bardzo proszę, w granicach 5 minut maksimum. Jestem rodzicem ucznia z 14 podstawowego siebie. Pokrótce streszczę, jakie oszczędności. Po dołączeniu uczniów ze szkoły w Osinie muszą być utworzone w Bleszczydole podwójne oddziały. A co zwiększy zatrudnienie nauczycieli? W Bleszczydole nie ma świetlicy. Trzeba będzie utworzyć kolejny etat. Będzie więcej oddziałów. Będzie zastępca dyrektora. Etat administracji dla sekretarki. Dowód dzieci i opiekunów. Pytam, gdzie są te oszczędności? W jaki sposób oszczędzać się na naszych miejskich dzieciach? To jest jedyny ośrodek kultury na wsi i chcecie nam zabrać. Bardzo nam przykro. Obiecywaliście, że zostanie szkoła. I nawet pracowaliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję pani naczelnik, bardzo proszę odnieść się. Ale może... Może się odniesie do tej czynności pana. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o budżet i realia, jakie to nam przyniesie, to podam na przykładzie zamkniętego 2010 roku, gdzie budżet szkoły to było 690 tysięcy. Szacowane oddziały 0,3, funkcjonowanie to jest 310 tysięcy, więc mamy ponad 370 tysięcy. Przepraszam, tylko 300 tysięcy oszczędności takich czystych. Jeżeli chodzi o dowóz, oszacowane koszty dowozu to jest 33 tysiące rocznie. Dowozu uczniów klas 4-6 są także oszacowane przez zespół obsługi placówek oświatowych. Proszę o ciszę. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, że będzie utworzony oddział dodatkowy w klasach klas 4-6, to jest to rzędu około 70 tysięcy rocznie. Także nawet po tych dodatkowych wydatkach to jest to nadal oszczędność. Poza tym, drodzy Państwo, ośrodek jako szkoła pozostaje w miejscowości. Pozostaje szkoła filialna i ona nadal funkcjonuje jako miejsce wychowania, edukacji i opieki. Dziękuję bardzo. Pan radny Szczerba. Czy
Państwu, że ja przedstawię swoje zdanie, i które kształtowało się w rozmowach z osobami, które tak naprawdę były moimi wyborcami, które na mnie głosowały. Ja jestem osobą, która w swoim programie miała jeden z punktów, to było nielikwidowanie szkół, tak? I część oczywiście z radnych też miała takie punkty w programach. Dlaczego mówię o nielikwidowaniu, a my mówimy tu o reorganizacji szkoły? W moim zdaniu i mając doświadczenie dwóch szkół zupełnie nie z naszego regionu, przekształcenie szkoły w chwili zrobienie oddziałów tam 0-3 w długim okresie czasu prowadziło do likwidowania mimo wszystko szkoły. Mimo to, że jak najbardziej określić, że jeśli będzie tu gwarancja taka, w sytuacji, w której by doszło do utworzenia oddziału 0-3 i będzie taka gwarancja, że nic się dalej ze szkołą nie stanie w kadencji, to ta gwarancja zostanie zatrzymana. To myślę, że wszyscy to mogą zagwarantować. Natomiast nie wiemy, co będzie dalej, tak? Ja patrząc z punktu widzenia osób, które głosowały na mnie, a wierzę w to, że patrzyły na program, który tam miałem, bo nie po to ten program tworzyłem. Nigdy przez ostatni okres nie spotkałem się z głosami od tych osób, które by mówiły mi, macie zamykać szkołę, bo to jest ekonomiczne, bo to ma sens. Wszystkie głosy, które do mnie docierały, to były głosy mówiące o tym, że spróbujmy coś zrobić. My na pewno jako radni czy jako urząd nie podjęliśmy wszelkich kroków, które by doprowadziły czy to do szukania innych oszczędności, czy do pozyskiwania innych środków. Dlatego ja mówię, to jest moje zdanie, będę głosował przeciw chociażby zmianie reorganizacji ze względu chociażby na tych wyborców, którzy do tej pory mnie popierali. Co chciałem zaproponować do przemyślenia wszystkim koleżankom i kolegom radnym, to jest sytuacja taka, w której nie chciałbym rozciągać całego procesu w czasie, wydłużać, natomiast chciałbym, żebyśmy przynajmniej na najbliższy rok odroczyli ten proces. Nie ze względu na to, że zobaczymy, co będzie dalej. Nie ze względu na to, że to kolejny rok egzystencji kolejnej klasy dzieci będzie dodatkowy, tak? Nie o to chodzi. Chodzi mi o to, żeby przez ten rok zaangażować zarówno czy nasz Wydział Oświaty, czy nasz radny, ale przede wszystkim rodziców i nauczycieli tej szkoły do wspólnego, może to będzie częste. Ja też jestem taką osobą, która pracuje na co dzień w Warszawie, nie ma czasu, ale może jest to potrzebne, żebyśmy wspólnie usiedli, przedyskutowali wszystkie propozycje, które mieli rodzice, bo mieliśmy takie spotkanie, w którym rodzice rzucili, może to były hasłowe tylko przykłady, może te przykłady nie dadzą nam żadnych oszczędności i nic nie wniosą. Natomiast żeby rodzice i mieszkańcy całej miejscowości też to podkreślili, bo to cała miejscowość i wszyscy okoliczni mieszkańcy muszą wierzyć, że funkcjonowanie tej szkoły, czy to w oddziałach 06 czy 03 ma sens. W momencie, gdy przez rok jesteśmy w stanie powiedzieć, robimy konkretne oszczędności, zaczynamy te oszczędności od konkretnego momentu i patrzymy na początku przyszłego roku, ile nam to dało. Mówimy teraz o kwotach rzędu 300 tysięcy, tak? Jeśli oszczędności, które zaproponują rodzice, nauczyciele, wyniosą 30 tysięcy, to my sobie będziemy musieli odpowiedzieć też racjonalnie na pytanie, nie dlaczego mamy oszczędzać na dzieciach, tylko co jest w zamian, bo 300 tysięcy, jeśli mówimy o 300 tysiącach oszczędności, to jest duża kwota, zarówno dla gminy, dla nas tu wszystkich zgromadzonych. I ja rozumiem rozżalenie rodziców, którzy na początek mówili, że oni w ogóle nie rozumieją, jak w takim dużym budżecie my szukamy jakichś tam oszczędności na dzieciach. Natomiast to są konkretne, duże kwoty. Do czego zmierzam kończąc? Rozważyć konkretne oszczędności na konkretnych kwotach w konkretnym najbliższym roku, żeby można było jasno usiąść wspólnie i powiedzieć, że to nam dało 30 tysięcy oszczędności i nie da rady nic więcej zrobić. Ale to rozwiązanie powoduje to, że my włączamy całą społeczność do całego procesu, że oni nie są wstawieni na końcowy element procesu, w którym dostają informację, że zrobiliśmy już wszystko, nic się więcej nie da, tak? Także to jest moja propozycja. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan
radny, mam robić dla was. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, głosu. Zacznę może inaczej. O tych sprawach rozmawialiśmy już. Nie zaczęliśmy o nich rozmawiać od dzisiaj. Na początku tego roku te spotkania już się na ten temat odbywały. W momencie, kiedy były podejmowane decyzje dotyczące i Kamieńczyka, i Górczewa, rozmawialiśmy również o szkołach w Łosinie, Olszance. Przejawiała się również szkoła w Skuszewie. Więc to na pewno nie jest tak, że nie było czasu na zastanowienie się. Zarówno rodzice, jak i radni, jak i środowisko nie mieli czasu na zastanowienie się, co dalej ze szkołą. Tam wtedy padały też argumenty, żeby zostawić kolejny rok, poczekać, zobaczyć, co się da zrobić, na czym zaoszczędzić. I do tych oszczędności przejdę, bo nie jest prawdą, że oszczędza się na dzieciach. I nie jest prawdą, że oszczędza się wyłącznie w sposób taki, że likwiduje się szkoły. Ja przypomnę Państwu radnym, bo już o tym mówiłem, że oszczędza się w różnej formule. Odpowiadam za oświatę i o niej będę mówił. Już w kwietniu bądź w maju wprowadzona została standaryzacja zatrudnienia. Mówiłem również o tym na komisjach. To przyniosło realną redukcję kilku etatów. Oceniamy ją na jakieś 200 tysięcy złotych. Od nowego roku, od 2012, wprowadzany będzie w szkołach jednolity system informatyczny. To kolejne oszczędności, połowa pieniędzy, które płaciliśmy dotychczas. System księgowy, system płacowy, kadry, ewidencja i tak dalej. Zrezygnowaliśmy i w nowych budżetach szkoły nie otrzymały już tych pieniędzy i to jest kolejne kilkaset tysięcy złotych w skali roku z ochrony w szkołach. Nie będzie już ochrony fizycznej w postaci pracowników, którzy są dozorcami. Obiekty, które do tej pory mają taką ochronę, po prostu będą miały systemy monitoringu. Także nie oszczędzamy wyłącznie na likwidacji bądź przekształcaniu. Natomiast, co jasno chcę podkreślić, Państwo od samego początku mówicie o likwidacji szkoły. Absolutnie nie. To wygląda tak na uchwale, bo w formule prawnej nie da się tego inaczej zinterpretować. Jeden byt w postaci szkoły, która nazywa się szkołą, powiedzmy w Łosinnym, przestaje istnieć. Jest to szkoła w Leszczynowie Starym, ale nie jest to likwidacja szkoły, wręcz przeciwnie. Ta decyzja, jeżeli dzisiaj radni ją podejmą, jest decyzją o utrzymaniu szkół w Łosinnym, w Olszance i w Skuszewie. Nie na rok, proszę Państwa, to też Państwu mówiłem na spotkaniu. Nie dalej jak kilka tygodni temu jest tutaj na sali pani dyrektor, na przykład z Olszanki. Rozmawialiśmy o projekcie, w który szkoła wchodzi, opieki nad dziećmi najmłodszymi, młodszymi niż w wieku szkolnym. I tam potrzebna była decyzja, czy projekt utrzyma się przez następne kilka lat. I zdecydowaliśmy, tak, ma pani wchodzić w ten projekt, ponieważ szkoła utrzyma się przez następne kilka lat. Więc nie jest tak, że te szkoły w przyszłym roku zostaną zlikwidowane. Jeszcze raz powtarzam, jest to decyzja przynajmniej na tą kadencję. Przynajmniej na tą kadencję, a wierzę w to, że również na dłużej. To tak na gorąco odniesienie do Państwa. Dziękuję bardzo. Pan radny Nasiatko. Chciałbym przekazać głos panu Wybruskiemu. Proszę. Panowie burmistrzowie, panie przewodniczący. Cały czas tu się mówi, że są wysokie koszty utrzymania tych szkół. Praktycznie utrzymanie szkoły, jeżeli odejdzie te klasy 4, 5 i 6, to utrzymanie szkoły wiadomo, że się nie zmieni, bo jak już było tutaj wspomniane, ogrzewanie, sprzątanie i tak dalej, bo ze sprzątaczkiem schodzi pół korytarza, to nie zmieni pół łazienki, jak odejdzie tych klasy. I on tak samo to sprzątać. Bo cały czas się przede wszystkim mówi o wynagrodzeniach dla nauczycieli, że to przyniesie duże oszczędności. No tutaj z tego, co już nauczyciele przedstawili, że rzeczywiście nie przyniesie takich oszczędności. Ale czy nie zacząć, przynajmniej, czy jest taka możliwość, szukać oszczędności z innej strony. Bo jak pan burmistrz wspomniał na spotkaniu tam w Osinnym,
że ostatnio tam były bardzo wysoki procent podwyżek dla nauczycieli. Czy byłaby w ogóle możliwość, czy byłaby możliwość. Z drugiej strony o oszczędności drugiej strony, jeżeli było tyle podwyżek, czy zwrócić się przez jakiś Związek Nauczycielstwa Polskiego, czy nauczycieli bezpośrednich już kultury, to jest problem o obniżenie tych kosztów, żeby nauczyciele zadeklarowali się. Obniżenie kosztów 10-12% i z tej strony bo jeżeli zostanie zlikwidowane tam czy szkoła, czy zmniejszone, bo idzie tam klas, wiadomo, że będzie zmniejszone, bo jest nie I wiadomo, że nauczycieli, część znajdzie, będą mieli szczęście ci, którzy zostaną, ale ci, którzy nie znajdą tej pracy, no niestety muszą iść na bezrobocie, za te 800 zł, czy nie wiem, nie tego bezrobocia. A zaraz, jak pan burmistrz powiedział, że bardzo wysokie wydatki są nauczycieli, no po tych kilka tysięcy gdzieś tam zarabiają, nie wiem nawet, bo nie. Nawet nie należy się z rządy. I czy by nie zacząć nie przemyśleć sytuacji, czy może z innej strony zacząć szukać jakichś oszczędności. I może należałoby się pochylić jeszcze raz nad tym problemem, pozostawić to, nie pochopnie podejmować decyzji. No jako przedstawiciel mieszkańców są też prosiłbym nie podejmować pochopnej decyzji, przemyśleć jeszcze tę sytuację. Wiadomo, że koszty reorganizacji. Każda szkoła poniesie jakieś nowości, czy ośrodka, czy nawet leci do stali. Adaptacja dodatkowych pomieszczeń, przygotowanie dokumentacji, przeciąg tablicy, nie wiadomo, koszty będą na pewno poniesione też na tej samej reorganizacji. Transport, jak tutaj było wspomniane, 30 tam ileś tysięcy, pani naczelnik powiedziała, bo wcześniej było 40, ale to, że na rok to nie chcemy się wierzyć, na nic nie uwierzy, przez rok czasu będzie tylko tyle to kosztować. I dodatkowo ten obciekł. To nieprawda, że ile będzie kosztować. Następna sprawa, jeżeli dojdzie, ponad jeżeli nie doszło do tej sytuacji. Rodzice z Oślinnego, jak wspomnieli na spotkaniu, że prawdopodobnie dzieci byli wysłane do Woli Mistkowskiej. No, za tym przejdzie subwencja oświatowa. Czyli to pozostałe dzieci. Tutaj przykładowo, że zapewniony będzie transport dla wszystkich dzieci. A czy, jeżeli do tego nie zeszło, czy jeżeli by te dzieci odeszły do Oślinnego, część tych dzieci, to czy dla pozostałych kilku czy kilkunastu, kilkanaście osób, będzie zapewniony ten transport, bo przykładowo jak Oślino, ale jeszcze tu mieszkańcy też jeszcze do tej szkoły. Czy będzie zapewniony transport, czy te dzieci będą pozostawione same sobie, że nie będą musiały to chodzić. I trzeba przemyśleć też tę sytuację, czy kalkulować jeszcze raz i oszczędności poszukać z innej strony. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, chciałbym zacząć od tego, że współczuję tym Państwu, którzy tutaj przyszli bronić tych swoich szkół, ale niemniej jednak chciałbym powiedzieć, że jako mieszkaniec Gulczewa to trochę zazdroszczę Wam, bo my w takiej sytuacji, że tak powiem, szansy nie dostaliśmy. Macie, że tak powiem, dodatkowo czas, który możecie wykorzystać jeszcze na obronę, to nie jest luty czy marzec, tylko możecie również bronić się w sposób taki, że zawiązując stowarzyszenie macie na to czas i to bezpieczny. Pozostaje u Was szkoła 03. Ja bym radził bardziej skoncentrować się na obronie właśnie tego, co teraz dostaniecie, uzupełniając to o, że tak powiem, sprawy, tak jakby tu jeden z sołtysów powiedział, rozwoju kultury, wypełnianiu tej przestrzeni, która Wam ubędzie, ze względu na to, że sytuacja gospodarcza, która nas otacza w naszej gminie i w kraju, może, że tak powiem, nie napawać optymizmem, dlatego myślę, że dużo pracy może nas jeszcze przed Wami być po prostu, żeby ten stan utrzymać, a to, powtórzę, i tak według Gulczewa, to naprawdę jesteście szczęśliwcami. Ja rozumiem, że to Was nie zadowoli, to boli, to przyznaję,
ja pamiętam sytuację Gulczewa, ale niemniej jednak wiem też, że czas leczy rany i dzisiaj to mogę powiedzieć, że w Gulczewie najbardziej zostali obrażeni tylko w tej chwili, na dzień dzisiejszy, ci rodzice, których dzieci mają już najbliżej do szkoły, a reszta jakoś się powoli układa. Mam nadzieję, że u was się ułoży. Tyle mogę od siebie. Dziękuję. Pan Radny Podkowski. Bardzo proszę o ciszę. Proszę Państwa, tutaj ja tak trochę w nawiązaniu i chciałbym jeszcze ten temat, który Pan Radny Gruber uzupełnić. Na początku tego roku mieliśmy sytuację taką, gdzie w gimnazjum w Wyszkowie doszło do przemocy między dziećmi. Dużo łatwiej się integrują dzieci, które mają po 10 lat, niż te dzieci, które potem mają lat 13, wchodząc z gimnazjum. Jest taki moment, że trzeba podjąć decyzję, kiedy te dzieci tak jakby wypływają z gniazda. Naprawdę, jeżeli one będą jako dziesięciolatki z sobą i potem dochodzą przez następne 3 lata do gimnazjum i dalej jak przejść do liceum, to ten szok, który jest jakby to jest spowodowany, kiedy dzieci idą z gimnazjum jednego, drugiego, znaczy ze szkoły podstawowej jednej czy drugiej do gimnazjum, będzie dużo mniejszy. Dla dzieci ta sytuacja z punktu widzenia tego, co je spotka za 3 lata, jest dużo bardziej korzystniejsza. Państwo być może o tym jakby to powiedzieć w tej chwili nie wiecie, ale ja to przeżyłem jakby to powiedzieć na własnych dzieciach i gdybym miał taką możliwość, żeby na przykład dziecko moje chodziło do trzeciej, znaczy się po szkole podstawowej, poszło by od razu i potem by było gimnazjum, zakładamy, szkoła podstawowa razem i nie byłoby przesiadki, to ta sytuacja jest naprawdę dużo korzystniejsza z punktu widzenia dzieci. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa razu chciałby zabrać jeszcze głos? Nie. Pan Burmistrz, bardzo proszę. Państwo. Chciałbym powiedzieć, że zawsze jest wybór, tak? Dzisiaj też radni stoją przed wyborem. Przekształcać, robić reformę w oświacie, czy jej zaniechać. Teraz to, co dzisiaj Państwu przedstawiamy, wiąże się jakby z dużymi Państwa obawami. Czy zostaną filie? No powiem tak, w tej kadencji na pewno zostaną. Czy zostaną 1 i 3? Na pewno zostaną. Przykładem jest szkoła w Skuszewie, która jest od dawna w systemie 0-3. Wydaje mi się, że należałoby rozwiać Państwa obawy, bo jak byliśmy rok temu u Państwa, to tak naprawdę słyszeliśmy, a co będzie z tymi najmłodszymi? Będą czekały na autobus, a co będzie zima, jak się autobus spóźni, itd., itd. Wtedy też słyszeliśmy o planach oszczędnościowych w Waszych szkołach, itd., itd. W międzyczasie trwała też dyskusja radnych, powstawały różne projekty, co do których się radni odnosili, łącznie z najbardziej restrykcyjnym, który zakładał likwidację 3 szkół, o których dzisiaj dyskutujemy. Dziś, proszę Państwa, słyszymy Państwa, że to tak naprawdę w zasadzie zupełnie obojętne, żebyśmy likwidowali te szkoły zupełnie, czy zostawiamy wyrazem wysiłku finansowego, dobrej woli i współpracy z Państwem te szkoły jako filię. Szanowni Państwo, tu naprawdę nie chodzi o oszczędności, bo my tych pieniędzy z oświaty nigdy nie wyjmiemy. Chodzi o to, żebyśmy co roku wydajemy więcej na oświatę i co roku będziemy wydawali więcej na oświatę, nawet jak dzisiaj radni podejmą pozytywnie do decyzji. Dlatego, że coraz więcej mamy zadań, coraz więcej rząd na nas przerzuca zadań w oświacie, wszelkie podwyżki, wszelkie zmiany, wszelkie reformy robią się kosztem samorządu i pieniędzy samorządu. I proszę Państwa, jeżeli tego nie zrobimy, to co będzie dalej? To przestaniemy remontować szkoły, bo będziemy wydawali na wszystkie inne. Dzieci będzie coraz mniej, bo taką mamy demografię, czyli coraz mniej dostaniemy pieniędzy, coraz więcej zadań. To przestaniemy remontować, o rozbudowie sali gimnastycznych w ogóle nie ma co marzyć. Ostatecznym momentem to będzie to, że zabraknie nam pieniędzy na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji. Taki będzie finał. I kto wtedy będzie winny? Będą winni radni i burmistrz. Dlaczego do takiej sytuacji doprowadzili? Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy na zasadzie emocjonalnej. My mówimy, że coś tyle kosztuje, Państwo mówicie, nie wierzymy. My mówimy, że będą oszczędności, Państwo mówicie, że nie wierzymy. Ale popatrzcie to, o czym powiedział Pan Radny Gruber dzisiaj. Dzieci z Gulczewa
że dzieci z Kamieńczyka to dzisiaj mówią moja szkoła o szkołach, do których trafili, tak? Tak naprawdę obawy rodziców się nie potwierdziły. Nie było żadnych kłopotów z dojazdami. Ustaliliśmy wspólnie z mieszkańcami sieć przystanków w Kulczewie. Przenieśliśmy przystanek, który najpierw ustaliliśmy, a później wynikły z obserwacji całego systemu, wynikły potrzeby zmian. Współpracujemy z ludźmi, robimy wszystko, co możliwe, żeby ten system był jak najbardziej przyjazny dziecku, bo przecież to o dzieci tutaj chodzi. Proszę Państwa, mówimy, że mamy dobrą bazę szkół. No oczywiście, że tak, no bo gdybyśmy mieli złą, to jakby to świadczyło o burmistrzu, który w trzecią kadencję jest zła baza szkół. Oczywiście, że jest dobra i dopóki będzie ta baza, to będziemy dbali, żeby była jak najlepsza. Ale jeżeli nie będziemy mieli pieniędzy, nie uda nam się tego zrobić. Tego, co jest naszym podstawowym zadaniem, żeby stworzyć wszystkim dzieciom jak najlepsze warunki, tak? Więc proszę Państwa, tu naprawdę nie chodzi o oszczędności, wyjmowanie pieniędzy z oświaty, oszczędzanie na dzieciach i tak dalej. Tylko skoro mamy coraz mniej dzieci i skoro mamy coraz mniej pieniędzy, to nie da się utrzymać takiej sieci szkół i niestety zatrudnienia nauczycieli na poziomie, jakby tych dzieci było dużo. Szanowni Państwo, teraz powiem o rzeczy trudnej, takiej, że po prostu nie ma szans, czy damy sobie rok, czy 5, czy 10 lat na oszczędności. Dlatego, że na przykład w całym budżecie szkoły, który wynosi 689 tysięcy, kwota 579 to są wynagrodzenia. To gdzie my jeszcze ten kurek? Obniżymy o 1 stopień ciepło w szkole, dokręcimy. Zwolnimy panią sprzątaczkę z jednego etatu na 1,8. Proszę Państwa, o czym mówimy? Oszczędzimy 10 tysięcy 15 rocznie? Nie da się. Proszę Państwa, jeżeli są wynagrodzenia nauczycieli i nauczyciel musi dostać takie wynagrodzenie, bo też jego praca jest warta tego wynagrodzenia, powiedzmy sobie szczerze, też musi być właściwie motywowany, to nie da się znaleźć oszczędności. I mówienie o tym, że poczekajmy, to spotkamy się za rok na tej sali, będziemy w tym samym miejscu, tylko że o te 300 tysięcy biedniejsi, tak? Szanowni Państwo, jeszcze jedna rzecz. Chciałem się tylko krótko odciąć od pewnego takiego hasła. W moim programie nie było, to nawet nie personalnie do pana radnego, ale ciągle gdzieś, nawet na spotkaniu, myślę, się pojawiło. Właśnie się pojawiło, w moim programie nie było likwidacji szkół. To proszę Państwa, co to oznacza? To hasło jest tak samo mylne, jakby było hasło, w moim programie jest likwidacja wszystkich szkół. Bo to znaczy, że szkoła, w której zostaje 10 dzieci też powinna być, a 5 też, a jak jedno zadeklaruje przychodzenie do tej szkoły, to też powinno być, tak? No, znajmy gdzieś ten racjonalizm. 83 lata temu było przyjmowane. 70. No, proszę Państwa, chciałem tylko powiedzieć, jak to wygląda mimo oszczędności wdrażanych w oświacie. W 2007 8 800 000 dopłacaliśmy, w 2008 ponad 10 milionów, w 2009 mały spadek 9 milionów, w 2010 ponad 10, grubo ponad 10, w 2011 13 900, prawie 14 milionów dopłacaliśmy. No, ale wiecie Państwo, bazę dzieciom trzeba zapewnić, właśnie, dobrze, że mówimy o remontach, no właśnie, przenieśliśmy dzieci z Kamieńczyka do Rybienka Leśnego, w Rybienku Leśnym ponad 600 tysięcy trwa w tej chwili inwestycja w remont sali gimnastycznej i szkoły. W wakacje zrobiliśmy remont w szkole w Rybnie, gdzie przenieśliśmy dzieci z Kulczewa. To nie koniec remontów w Rybnie, bo będą kolejne, tak? Mamy plany budowy dwóch sal gimnastycznych, które bez koniecznej reformy w oświacie i w innych dziedzinach nigdy nie powstaną. I teraz pytanie, czy nasze dzieci, nawet kosztem tego, że przejadę kilka kilometrów w autobusie z opiekunką, z kierowcą i tak dalej, i tak dalej, tak jak inne dzieci dojeżdżają od wielu lat i trafią do szkoły, która będzie ośrodkiem, w którym trafią do większej klasy, w której się pojawia ktoś zdolniejszy w nauce, ktoś zdolniejszy w sporcie, w którym będą mogli realizować więcej znajomości, nawiązać. Proszę Państwa, nie wychowamy swoich dzieci pod szklanką w klasach kilkuosobowych, bo one za chwilę trafią do gimnazjum, do szkoły średniej i przeżywają szok. Wychowanie bezstresowe,
mieliśmy na początku lat 90. modne słowo wychowanie bezstresowe. Wiemy, czym to się teraz kończy, tak? Nie, ale my teraz będzie doprowadzić do bezstresowego. Bo nasze dzieci będą dojście do przeniesione za 2 lata do szkoły. No co? Dlaczego kosztem dzieci miejskich podlega się oszczędzanie? Proszę Państwa, to w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć w tej sprawie. Dziękuję bardzo.